No dopiero jesteśmy parę minut, no ale się podoba. A dzieci? No dzieci jak najbardziej. Drugi to jest dla mnie zlot, można powiedzieć. Czy załapał pan baktyla takiego? No jeszcze nie. Jeszcze nie? Nie, dociera to pomalutko do mnie. Czekam na ekipę, właśnie ma przyjechać, dojechać przede wszystkim. Dwóch chłopaków, dobrych znajomych, mają przyjechać. No i powariujemy trochę, no po to tu jesteśmy. No, ale widzę, że ma pan ze sobą sprzęt militarny, to jest... No to jest hełm, tak, dokładnie hełm. Gogle, tak zwane, okulary, jak to się mówi. Bardzo na motocykl. No, jeszcze prostu, nie zakurzone, czyli jeszcze taki nie, dziewiczek. Jeszcze nie, czekam właśnie na chłopaków tutaj. Planujemy sobie parę, potarzać się w błocie, no. Czym pan przyjechał? No. Jaki to jest sprzęt? Niech pan opowie pokrótce. No to nie ma czym się na razie chwalić, bo ten sprzęt, co ja mam w domu, to on został. No niestety, uległ awarii. Ale wziąłem drugi sprzęt, polski sprzęt znany, polska nasza WS-ka. No. No i to jest najlepsze, to jest polski to, co sprzęt rodzimy, i, prawda? Tak, no niestety tamtą legło, no trudno się mówi, jak to mówi się, mechanika niestety uległa. Na następny raz będzie. Tak, oczywiście, to będzie przygotowane, no. No trudno się, no szkoda, no ale no dzięki Bogu, że w rezerwie jeszcze jeden jest. A to jest syn? Tak, to jest syn. Jak masz na imię? Bartek. Bartek, podoba ci się? Podzielasz pasję z tatem? Będziesz tak. Też taki motocyklistą? Tak. A hełm na ciebie dobry czy za duży? Za duży. Przyjechałyście pierwszy raz na zlot? Nie. Trzeci rok. O, to ładnie. Powiedzcie, zadowolone jesteście? Podoba się? Oczywiście. Tak? Tak. A co się najbardziej podoba? Kładę motory. Można fajnie spędzić czas. Słuchajcie. Jest? Okej. Okay. Panie burmistrzu i pan Marek. W zeszłym roku pogoda nie dopisała, dzisiaj uważam pogoda jak marzenie. Także dziękuję bardzo wszystkim tym, którzy przyszli, którzy przyjechali do nas i są z nami. Apeluję z tego miejsca o ostrożność. Bardzo proszę, jednak każdy z nas się stara, żeby tutaj było jak najbardziej bezpiecznie, ale was wszystkich proszę o rozwagę i rozsądek. Moi drodzy, z tego miejsca chciałbym bardzo gorąco podziękować wszystkim partyzantom i nie tylko partyzantom, każdej osobie, która w jakikolwiek przyczyniła się do tego, że dzisiejszy zlot jest w takim świetnym wydaniu. Bardzo dziękuję i proszę was wszystkich o gorące oklaski dla nich. Gorące podziękowania na pana ręce dla wszystkich partyzantów za zaangażowanie i za promocję naszego miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu za przywitanie uczestników 9. zlotu pojazdów militarnych. W imieniu Stowarzyszenia Lipiański Klub Motorowy Partyzanci również witam wszystkich na dzisiejszym zlocie. Życzę tego, aby wszyscy na dzisiejszym zlocie spędzili miło czas. I witam również naszych gości. Chciałem powiedzieć, że w naszym zlocie uczestniczą przedstawiciele Wojska Polskiego, przedstawiciele Lasów Państwowych, przyjechała pani przewodnicząca Związku Zawodowego Regiony, pani Renata Beger. Witamy serdecznie panią.
Witamy również na czele z panem Grzegorzem Szczyrskim zespół pana europosła Liberackiego, który ufundował nagrodę związaną z wyjazdem do Brukseli dla najstarszego uczestnika dzisiejszego zlotu pojazdów militarnych. Szanowni Państwo, w imieniu stowarzyszenia, w imieniu kolegów zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu otwieram dzisiejszy dzień zlotu. Wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, jako papuga, która jest tutaj, dzięki za to, że jesteście na scenie. Bawmy się wszyscy dobrze, bezpiecznie i żeby wszyscy wrócili cali i zdrowo do domu. Ja oczywiście na ręce szefa stowarzyszenia chciałam podarować na pamiątkę mojego pobytu tutaj z Państwem dzisiaj ten puchar, a chciałam również zwrócić się do kobiet, ponieważ przed chwileczką dowiedziałam się, tak jak pozostałe panie, że można zrobić badania w mamografię. Bardzo proszę, nie patrzcie panie na to, jak jesteście ubrane, tylko idźcie wszystkie, zróbcie te badania. Dziękujemy. Puchar dla Stowarzyszenia Partyzanci za super zorganizowany zlot. Oczywiście ja jestem sam tu trzeci raz, ale chciałem tylko powiedzieć, że ta nagroda, która jest ogłoszona w internecie i przed chwilą mówił pan wiceprezes, odbędzie się i to jest wyjazd studyjny dla dwóch osób do Parlamentu Europejskiego. Bruksela lub Strasburg, zależy gdzie będzie wyjazd. I regulamin oczywiście to tutaj i organizator to wszystko zapewnia. Także ja gratuluję, wszystko jest super, dobrze, że jest taka fajna pogoda i pozdrawiam serdecznie. Gdzie zgłaszać kandydatów? To już prezes. Pojazdów militarnych. Gdzie? Gdzie? Przede wszystkim pogoda. W tym roku dopisała nam pogoda. Jak widać, ładnie świeci słońce. I mamy kwestię specjalną jeszcze. Jeszcze nigdy do tej pory, od 9 lat, jak organizujemy zloty, takiej inicjatywy nie było. Dzisiejszy zlot jest pod hasłem walki z rakiem. Razem z Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie prowadzimy tutaj akcję związaną z profilaktyką walki z rakiem. W szczególności chodzi o raka piersi oraz raka szyjki macicy. Mamy tutaj profesjonalne doradztwo w tym zakresie. Prowadzone są prelekcje, jak również badania. Wiem, że organizacja jest inna tego całego terenu, bo z innej strony jest wjazd. Teraz z innej strony są te całe stoiska, tak? Ze względu na dużą liczbę uczestników musieliśmy rozszerzyć usytuowanie poszczególnych części zlotu. Dlatego, tak jak widać, tam mamy scenę, z drugiej strony mamy część dotyczącą pól biwakowych. Tutaj jest część związana z poruszaniem się sprzętem bojowym.
Było nam bardzo miło wczoraj gościć tutaj Beatę Andrzejewską, która pochodzi z Lipian i tak wspieramy jej talent. Dziewczyna, która w tym roku występowała w bitwie na głosy w drużynie Mezzo Team. I naprawdę wczoraj bardzo fajny koncert dała, prawie dwugodzinny koncert, było fantastycznie, młodzież się tutaj świetnie bawiła, zresztą nie tylko młodzież, bawili się naprawdę świetnie. Później to się przerodziło w dyskotekę, która trwała do 4 rano, dosłownie, więc było fantastycznie. Dzisiaj w tej chwili trwają różne konkursy z nagrodami. Prowadzi zlot pan Krzysztof, zwany Magnetem, który tu przyjechał do nas z Ustki i fantastycznie sobie radzi. Tam po prostu pod sceną już teraz, mimo tego, że jest biały dzień, jest pełno ludzi i cały czas odbywają się konkursy. O 20.30, już mówię, o 20.30 wystąpi zespół The Cox, który przyjeżdża do nas z Oławy, to jest województwo dolnośląskie. I to są takie trochę punk rockowe klimaty, trochę rockowe. Generalnie jutro to już będzie takie małe zakończenie tego zlotu. Pobudka o poranku, taka nasza przysłowiowa jajecznica. I generalnie pomału się sprzęty rozjeżdżają. I wtedy my jako organizatorzy mamy taki już po prostu taki moment odsapnięcia, relaksu, żegnamy się z uczestnikami po kolei praktycznie, bo to już właściwie się zawiązały przyjaźnie. Tak to wygląda. Także jutro to już jest zupełny luz i rozjazdy pomału do domu. Natomiast dzisiaj mówię cały czas, ten blok taki imprezowo-koncertowy będzie wieczorem, a teraz cały czas konkursy. A rozumiem, że od poniedziałku zbieracie siły na organizację kolejnego zlotu za rok. Dokładnie tak to się odbywa, że tutaj wszyscy już zapominają o imprezie, a my wtedy zaczynamy działalność już na rok następną. Szukamy sponsorów, szukamy już po prostu takiego zaplecza, żeby ta impreza się udała. No cóż, pozostaje nam życzyć tylko wspaniałej zabawy. Dziękujemy i życzymy, żeby nasi tutaj uczestnicy przede wszystkim też świetnie się bawili. I lokalni mieszkańcy, prawda? To też oczywiście, to jest przede wszystkim dla nich i tylko po prostu proszę wszystkich tutaj o rozwagę, żeby nikomu się nic złego nie stało, bo wiadomo, to są ciężkie sprzęty, każdy chce tego dotknąć, chce na to się wdrapać, a może to czasami być niebezpieczne, także tu prosimy o rozwagę. Czy pan nie czuje się na siłach? Dlaczego? Jak pan nie da rady? Walczyć trzeba! Pan jest u partyzantów, trzeba walczyć! Spokojnie, nie wiem. Będziemy walczyć spokojnie. Rękawiczek u nas dostatek, nie na to miejsce. Czyli założyć sobie na głowę, do nosa naciągnąć, spokojnie, spokojnie, bez ciśnień i nosem napompować tak, żeby pękła. Pękła czy się rozerwała? Nie. Pękła czy się rozerwała? Nie. No jeszcze pan pompuje. O, się rozerwała. Spokojnie. Czyli wiecie, na czym polega konkurencja i teraz zaczynamy równiutko. I zobaczcie, jak daje radę. Pierwsza prawa. Dobrze, drugi, dają, doping. Dobrze, jest, dobrze, słuchajcie, środkowy. Po 16:00 partyzanci przygotowują teren do inscenizacji, którą będziemy oglądali o godzinie 18:00. Także, słuchajcie, i teraz główną nagrodą w tym wyścigu jest ten pas.
macie na naboje. Będziecie mieli na naboje, żeby piwa sobie zaporać. Uwaga! 3, 4, jedziecie! Doping! Doping, co się dzieje tutaj? No właśnie, mocniej, mocniej, szybciej, szybciej! Miska stoi, miski nie przechylać! Miski nie przechylać, miska stoi! Miska stoi, doping, bo... Doping, doping! Oglądać, no stoi miska! Wciąga, wciąga, no słuchajcie, doping! Doping, co jest? Kto? Kto? Pokazać! Ostatni, jest! Piotrek, Piotruś, proszę bardzo, żebyś nie padł w nauk. Sorry, Gregory, ale smakowało? Tylko nie spadnij!